matko, strasznie się denerwuję. Dzisiaj wreszcie biorę ślub z Kenem. Myślałam, że się nie doczekam, ale jednak lecimy do Vegas. No naprawdę marzenia się spełniają. Ken jest taki idealny. I weźmiemy ślub już za kilka godzin. Teraz jeszcze tylko ostatnie poprawki. Muszę ostatni raz uczesać włosy i mogę wreszcie wychodzić. Zaraz zabrzmi muzyka. I Ken będzie na mnie czekał tuż przed ołtarzem. Wreszcie nadszedł ten dzień. Ponownie. Ponownie się tego doczekałem. Ale dzisiaj tak naprawdę wezmę ślub, bo bardzo kocham Barbie i wiem, że ona też mnie bardzo kocha. I razem będziemy żyć już na zawsze. Długo i szczęśliwie. Będzie tak cudownie. I nic nam nie przeszkodzi. Nikt i nic nas nie zatrzyma. A Vegas? No cóż, ja właściwie myślałem, że nasz ślub będzie bardziej tradycyjny, ale skoro Barbie nie chce czekać, no to bierzemy ślub w Vegas. Tutaj jest mnóstwo imprez, więc z weselem nie będzie problemu. I wesele, i ślub będą nadzwyczajne. No bo jak może być inaczej, skoro jesteśmy w Vegas? Pam, pam, pa, pam, 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 pa, pam. Barbie, wyglądasz ślicznie. Ojejku, Ken, wreszcie bierzemy ślub. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. To gdzie jest nasz ksiądz? Witajcie, Barbie i Ken. To ja, Bajada. Przybyłam specjalnie na wasz ślub. Dzisiaj jestem waszym księdzem i poprowadzę całą ceremonię. Ale co to ma być? Ken, powiedz proszę, że to jest nieprawda. Czemu Vaiana ma nam udzielać ślubu? Ona nawet nie jest księdzem, no przecież. Ja nie chcę takiego ślubu. Nie chcę, żeby Vaiana była moim księdzem. Chcę prawdziwego księdza. No Ken, jak mogłeś coś takiego zrobić? Ale Barbie, zaczekaj, no zaczekaj. To jakieś nieporozumienie. Ślubu miał udzielać Maui, nie Vaiana. Czemu go nie ma? Gdzie jest Maui? No dalej, to on miał być naszym księdzem. Maui nie przybędzie. Tak się akurat okazało, że musiał walczyć z potworami i w ogóle jest bardzo zapracowany. No w końcu. I ja jestem w jego zastępstwie. Przecież jestem Vaiana. Jestem piratką, kapitanem. I mam własny statek. I na tej podstawie mam prawo do tego, żeby udzielić wam ślubu. Czy nie o to wam chodziło? Chcieliście szybki ślub i miał go udzielić Maui. No ale go nie ma, a kapitanem jestem tylko ja. A i tylko kapitan może udzielić ślubu, więc macie tylko mnie. O nie, to jakiś koszmar. Czemu Vaiana, Ken? No czemu? Ale Barbie, spokojnie. W końcu to nie jest ważne, kto nam udziela tego ślubu. Ważne, że bierzemy ślub. O to ci chodziło, prawda? Chciałaś szybko być moją żoną i nie chciałaś czekać 5 lat na najbliższy wolny termin. No, to prawda, Ken. Masz rację. Nie chciałam tyle czekać. Dlatego musimy wybrać Vaianę. Chyba, że chcesz czekać 5 lat, żeby być moją żoną. Nie, Ken, nie chcę czekać 5 lat. Chcę wziąć ślub dzisiaj. Więc jeśli chcesz wziąć ślub dzisiaj, to mamy tylko Vaianę. No dobrze, to niech już będzie Vaiana. No dobrze, więc zaczynamy. Drodzy moi mili, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby połączyć węzłem małżeńskim tę oto Barbie i tego oto Kena. Więc zaczynajmy. Czy ty, Barbie, bierzesz sobie za męża tego oto Kena i ślubujesz mu miłość, wierność i uczciwość małżeńską i to, że go nie opuścisz aż do śmierci? Tak. I czy ty, Kenie, bierzesz sobie za żonę tę oto Barbie i ślubujesz jej miłość, wierność, uczciwość małżeńską i to, że nie opuścisz jej aż do śmierci? Tak, ślubuję. Teraz ogłaszam was mężem i żoną i Ken, możesz pocałować swoją ukochaną. Mua!